Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim nowym kanale. Nowym, nie nowym, pierwszym. Dzisiaj znajdujemy się w Boomboxing Studio. Jesteśmy na obozie przygotowawczym Mini Majka do jego trzeciej walki. Będziecie widzieć, co tutaj robimy na treningu, co będziemy robić po treningu, a potem będzie jeszcze kolejny trening, więc zapraszam was wszystkich do oglądania. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, subskrypcję, kliknąć dzwoneczek. Jest już Michael. Witaj się. Także zaczynamy vloga, my zaraz zaczynamy trening i lecimy z tym. Gdzie wczoraj byliście? Ja mam pytanie do was. Słucham? Gdzie byliście wczoraj na szamie? Nie uwierzysz, byliśmy w Burger Kingu, bo wszystko było wczoraj. A tak, bo było święto. Ale bo dzisiaj biorę was do Parkowa, po treningu tylko najpierw musimy pomóc mi psy wyprowadzić. Masz takie wielkie psy? No, takie wielkie jak my. Więc wyprowadzimy dzisiaj psy i pojedziemy sobie zjeść burgera na Parkowo. Myślę, że jadę się do tego burgera. Obiecujesz, że po tym będę wyglądał tak jak ty. No. Tylko musisz się ruszać. Ruszać. A, widzisz go? Nie. Żuwniki. I oddajesz od razu. I od razu. Od razu oddajecie. Luźno, luźno. Praca ma być płynna, od razu. Tak, tak, i wychodzisz. No, spokojnie. Lewy, prawy. Złapcie, jeszcze raz. Lewy, prawy i od razu wychodzi. I od razu po wodzie. No właśnie. Połowy tego co nie robi. Połowy tego co nie mam. Nie wiem, co się tak samo od środka. W sumie ten chyba bardziej pasuje do ciebie. A bo niby czemu ten pasuje? A może do ciebie pasuje, co? Nie, do ciebie. Wiesz dlaczego? Gniewamy się zaraz. Ale wiesz dlaczego tak sądzę? Dlaczego? No tak odzwierciedla twoją duszę. Dłucz go, dobrze. Patrz, to jest dobrze. Żeby po tym lewym tu. Dobrze. Dobrze. Też mało na nogach. Majkiel, wysoko ręce. O! Lewy sierpnie opuszcza się, bo sierpnie idzie z policzka. Sierpnie prosto bez opuszczyły. Ale ty nie zgadzam się, że amortyzują, może nie są kurwa idealne. Ja ci zdało, że zaraz Maciek. Dobra. Jest okej, Maciek? Dobra. Jeszcze mocno się. Głównie. Maciuś, szybka relacja, od razu. No co kurwa, ciężko, co ja mam ci powiedzieć? A to nie mi, ja wszystko widzę. Nie no, ogólnie jest dobrze, ale jakoś ciężko mi się oddycha. Też jestem trochę bez energii, bo nic nie zjadłem. Ale jak będzie drugi trening dzisiaj, myślę, będzie lepiej o wiele. O, a tak to póki co jest gitara.
trochę burzowy. Maciuś, słuchajcie. Jak się jeździło samochodem dostosowanym? Bardzo fajnie, też może sobie kiedyś sprawię coś takiego, ale na pewno nie taką bestię, bo ciężko by było. Powiem ci, jakbyś jeździł dłużej, to byś się przyzwyczaił, byś jeszcze mówił, że za mało koni. No myślę, że mogłoby tak być, ale póki co jest wiele za dużo koni. Ale się przyzwyczaiłem, pojeździłbyś jeszcze chwilę, to byś się przyzwyczaił. A mentor co powie, jak nauka? Twoim zdaniem. Jak widać, dobrze zaparkował, słuchał się ładnie, nie dodawał gazu w nieodpowiednich momentach. Wie jak już się wsiada, wie jak się odpala i wie jak się zostawia na parkingu, więc jest dobrze. Słuchajcie, my jesteśmy już po ostatnim treningu. Tak, tydzień, jest sobota. Tydzień sparingowy, treningowy dobiegł końca. Co, ja jestem zadowolony, co może prawda. Pokażmy swoje twarze, jak wygląda. Wracamy z prezentami, ja mam po jednej stronie, Michael ma po drugiej. A kiedy, co myślisz, kiedy kolejną walkę byś chciał mieć? Nie wiem, poczekam sobie, aż wy zawalczycie, pooglądam, zobaczę, jakieś może myczki znajdę fajne, wtedy dopiero można walczyć. No, Maciek, pamiętaj, żebyś chciał, ja mogę do was przyjechać, do Szczecina z trenerami też swoimi. Jak wam się chłopaki ćwiczyło wspólnie, a nie rywalizowało? Bardzo dobrze, oprócz tego, że mam, wiem, że strasznie wszystko boli, to jestem szczęśliwy z tego obozu przygotowawczego z Maciek. Ćwiczyło się dobrze, ale u nas rywalizacja i tak jest zawsze. Na pierwszym miejscu, no, zawsze. Bo jednak ciężko tak sparować i nie dołożyć czegoś od siebie, nie? Także co? My kończymy przygotowania, kończymy tego vloga, pewnie coś tutaj jeszcze nagramy, a póki co się żegnamy.